Jak czuchnąć, tylko na żywo chodzi. No ile tych maluchów pogubionych tutaj jest w tym lesie. No chodź tu. Chodź. Chodź, Beczku, chodź. No co? No co? Gdzie to małe tak bez opieki tu biega? Gdzie twoja mama? Czy ty jesteś? Czy ty jesteś z tej szóstki? Wczorajszej? Tylu tu pogubionych po lesie biega. No co? Gdzie twoja mama? No chodź. Zobaczcie, sobota, weekend i takie chmury. Jest ta 24 stopnie. Jadę znowu na zakupy, znaczy jeszcze po rośliny. No i teraz już sklepy u nas pootwierali, więc jeszcze mam kilka rzeczy do kupienia. Zobaczymy, co mają. Wszyscy tacy wygłodniali tych zakupów. Wczoraj nie można było wejścia do żadnych sklepów bez wielkich kolejek na zewnątrz, w których my nie stoimy. Więc nigdzie nie byliśmy. Martwią mnie te maluchy biegające same po lesie u nas. Nie wiem, co w tym roku taki urodzaj. Chyba dlatego, że zima była dosyć niemroźna. Zobaczcie, jakie urocze miejsce tutaj i huśtawka. Właśnie stąd kupiłam ostatnio te koszyki. Zobaczcie, jak ślicznie. Tam jest asparagus, znaczy szparagi. Już takie przerośnięte. Pamiętam, że moja babcia miała, ale tylko braliśmy te liście, te łodygi do przystrajania bukietów. A przecież to były szparagi, które można było jeść. Ale nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze o tym. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Równiutko wszystko przystrzyżone. Taki spokój, ptaszki. A tutaj jakie ładne są te baskety. Bardzo fajna ta szklana. Tutaj już chryzantemy rosną na jesień. Proszę. No i tu mamy szparagi, rozsady. Zdaje się, muszą rosnąć chyba 7 lat, zanim zaowocują, coś takiego. I ta jaka ciekawa roślina. Co to jest? No i mamy atlas irysów do kupienia. Zobaczcie, jakie cuda. Kocham irysy. Super eleganckie kwiatki. No piękne są. Ten jest piękny. Może go wezmę. Cudny kolor. Tu mamy takie
okrągłe cedarki. Też fajne. Trawy. Huczy ten wentylator. Też bardzo ładny basket, tylko że ja nie lubię białych. Te begonie są cudne też. Takie nietypowe bardzo. Też te kwiatki są super. Różowy obłok. Mają dużo pomidorów. Moja sąsiadka mówiła, że nigdzie nie może kupić te cherry tomatoes. Także zobaczę, może tutaj jej kupię. Zobaczcie na tą różę. Ostatnio pytałam się, czy ona jest na sprzedaż, ale powiedzieli, że jest dla kogoś zatrzymana. No jeszcze nie przyszli po nią, ale jest piękna. No i jeszcze taki podobny basket, jaki kupiłam tydzień temu. O, jakie truskawki fajne. Zobaczcie. To są fajne kwiatki. No jeszcze mają cudne pelargonie. Bo w bardzo dużo miejscach już są wszystkie wyprzedane. No piękne są. Ten jest też bardzo ciekawy. Co myślicie? Piękny jest, prawda? No, też go wezmę. I biorę też tego. Cudne są. Niektóre mi się bardzo podobają, ale nie podobają mi się kolory tych koszyków. Takie zajaskrawe. A nie mam w sumie ekstra w domu, może tam jeden mam. Tylko. Zobaczymy, co tutaj jeszcze Koreańczycy mają. Po prostu cudnie tutaj jest. Tu są te piękne kany. Zobaczcie, ile ta pani tutaj ma tych kwiatów. Oh my god. No nie no, kwiaty bym mogła kupować po prostu non-stop. I wszystko naokoło zakwiecić. Ale cudne. Nawet te takie normalne, jak tu ładnie wyglądają, zwisają. No przepiękne są, przepiękne. Ciao malutki. Ale pozakopywał wszędzie. No, bierze, zabiera tam, bierze i gdzieś tam niesie. Proszę bardzo, co tutaj w samochodzie? No i tak wygląda tył tutaj. I jak tu nie kochać czerwca? Zobaczcie, czereśnie, piwonie. Pani, od której kupowałam jajka, zerwała mi z tego pięknego swojego ogrodu. Właśnie te piwonie są cudne, jak pachną. Taki cudny ogród. I... No, I like these two color ones. Like, yeah, these ones.
sobie biegają po tych krzakach, skaczą. Ale kłótnia, nie? Zainteresowała się chyba kwiatkami. No co? Dawaj. Słonecznik będzie śrutować. O. Ty dzióbko mała. Bardzo waleczne. Jeszcze raz wróżejem będzie się bił. Powiesiłam tutaj te pelargonie. Jeszcze mam pusty koszyk, muszę coś zasadzić. Ale nie wiem, czy je do domu nie zabrać, bo myślę, że mi tutaj rakuny połamią. Szczególnie jak małe teraz będą. Ale dźwięki wydają. Jaka awantura. A z tyłu Blue Jay czeka, aż pójdą. Nie może się doczekać. Mówi, wariatki, idźcie stąd, ja też chcę orzecha. A wy się kłócicie. Trzecia jest. No to ma śliczne udane grudy. Co to za zdziry? Może się pogodzą w końcu, skoro trzecia przyszła. Jeszcze kawka. Cały zwierzyniec. No i oczywiście koleżanka już przyszła. A gdzie dzieci? Gdzie maluszki są? Gdzie są maluchy? Ej! Dzióbka? Co one wyprawiają, no? Kawka też się nie źrypliwi. Spadajcie stąd, ja też chcę słonecznika. Komary Boże. No, cześć dziewczyny. Cześć dziewczyny, chodź tu do... A tu jeszcze też. Cześć kolejna koleżanko. Zobaczcie, dwie szopki, dwie wiewióry, z tyłu gdzieś tam trzecia, kawka i kolejna koleżanka. Zwierzyniec po prostu, zoo. Bilety będę sprzedawać niedługo.
Nasza mamuśka z trójką dzieci. No zobaczcie, kleszcze ma na tej ciemnej przedziałce nad nosem. A ja nie mogę jej wyrwać, bo ona się boi. Cholera, no. Ty jesteś duża rakunica. Kurde, żeby jakieś choroby od tego kleszcza nie dostała. Zarazy, te kleszcze. Wczoraj nie miała, bo była wczoraj też. A mały cały czas tu siedzi i śrutuje. W ogóle się nie boi. Tak się ostro dziwnie robi, teraz jest ok. A ty co tutaj robisz samiutki? Hej. Co ty tu robisz samiutki? Cały czas ten sam. Zi. Cały czas ten sam zgubiony mały. Zobacz tu. Teraz na moście jest. Chodź tu maluszku, chodź. Chodź do mnie, chodź, chodź, chodź. Ty jesteś ten sam. No co taki biedny, no. Chodź tu malutkie, chodź. Chodź tu do mnie. Ty cały jakiś jesteś zgubiony, bo... No zobacz. Cały czas chodzi tutaj sam. Kapuszkę mam dla kotów. Nie wiem, czy to mu dać. No co? Dać mu? Nie wiem. Pilnuj go tutaj. Nie wiedziałam, co mu dać i poszłam obok do sąsiadów, którzy mają farmę kóz. I kozie mleko jest ok, żeby zwierzaki małe jadły, bo gdybym dała krowiego, gdybym poszła do Ralfa wziąć krowiego, to źle to by mogło się dla malucha skończyć, ale kozie jest ok. Proszę. Od razu już je z miseczki. Nie trzeba strzykawką. Ale głodny, biedny był.